Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj tutaj przyjechałem w odwiedziny do kolegi Team Marcin do Widowa z oddziału Gliwice Knurów. I tutaj są teraz gołębie młode. Z tego gołębnika mutki są lotowane. Na jakich gołąbkach ma pan oparte te gołębie swoje? Dużo młode. Leksy? Leksza. Leksza? Z Niemiec. No. A, z Niemiec. Leksza. Aha, i na tych gołębiach? I głównie to, co żech kiedyś w Holandii kupił. A to są utrzymane w pokrewieństwie te gołębie, czy w skrzyżówki? W dalsze pokrewieństwo. Ja dosyć dość do pokrewieństwa daję. Nie? I pokrewieństwie gołębie są lotowane? Ja. A to jak mocne pokrewieństwo to jest? Na kuzyny już parowane. Nie? Kuzyn na kuzyna. To takie są parowane i takie są lotowane, tak? A bliższe nie są lotowane, żeby tam ojciec na córkę... Nie, te typowy imbryd nie lotuje ani nie ciągnę. Jedynie do gospodzie jakiego tam jednego se wyciągnę. Aha, tak to głównie tak kuzyn na kuzyna, albo dalsze. Albo dalsze już tam. Czyli taki trzeci, czwarte pokolenie razem łączone i to normalnie jest lotowane ze sobą, tak? I tam ewentualnie coś nowego jest wkładane, czy nie do końca? No coś zawsze coś do kupienia. Ładnie upierzone. Faktycznie podobnej budowy o taką samiczkę tam widziałem. No, też fajnie upierzone. Bo to jest prawie z tych holenderskich krwi, to jest, no, co nakrapiane, to prawie wszystko jest na mnie. Aha, z jednej krwi, tak? Wszystkie nakrapiane. Już i te niebieskie, już niektóre są później. To była 2 lata temu była na wystawie okręgowej. Aha, bo tu też są stare gołębie. Tu są samice? Tu są samice, tu są wszystkie samice. Tu są w tej chwili samiczki, lotowe, tak? No. Lotowe. Młode i... no wszystkie samice. Nie? Gdzie była? Ona na ogólnopolskiej, tak? 2 lata temu. A w jakiej klasie? Maratonie. W maratonie? To ile miała? Bo widać, że lotowana... Na popiórach widać, że pióra walki są. Czy wiesz, wiele... Na Brukseli też była? Czy nie? Nie, ta nie była. To po tych 700, tak? Wy Zeweny lecicie, czy to? Zeweny, no. To u was, do was z Zewenu jest ile kilometrów? Mój 704 i tam metry, nie? 704. Ładna samiczka. Aha, to z tych gołębi jest u... Z tych to tam jest u tego topoły są, nie? No faktycznie, tam jeszcze takiego nakrapianego samca od was wysyganił. A on tutaj ma 26 tych gołębi. Aha. Wszystkich już. No ale faktycznie i do budowy będą pasować, bo upierzone, ułożone, no bo to też tak byle czego nie ma co włożyć. Puszczę ją z ręki. Dziewczyna. Jeden czerwony jest, znaczy czerwono, samiczka widzę. Czerwona, ale to jest ładnie. Przybiór od Jawola. Zawsze trzeba coś próbować. Próbować. Ta samica, to jest 10-letnia już samica. No. Ona... jest rozpłodowo, to już nie leci na loty. Czy jeszcze lotowana była? W zeszłym roku już nie, ale 2 lata temu to była druga jeszcze, w ten sam dzień, bo z tej Bruksele była. Druga. Jako 8-latka. Ja. To były jedno, 2 gołębie, nie? To była ta, a ta pierwsza to mi jaszczur na wiosnę wziął. Aha, to jako 8-latka była druga z Brukseli, w tym była w pierwszym dniu. No bo jedno, 2 były, nie? 2 gołębie. No. A to były 2 u was, czy w ogóle tu w okręgu ile ich było? No 2 u mnie były, nie? I w całym okręgu. Znaczy okręgu Śląsk Południe i Katowice. Katowice. Nie? I były 2 gołębie i to były 2 u was w pierwszym dniu jedyne. No, to której to 1000 kilometrów ponad jest, nie? Nie, 985. 985, ale to była 2 lata temu tak ciężejsza Bruksela, bo wiadomo, w zeszłym roku była tak łatwo z wiatrem, a 2 lata temu to nie była tak lekko. No też ciężko nie było, bo jak w ten sam dzień już były, to wiesz... Czekaj, no... Znaczy w tym są 2 były, no uważaj, a reszty nie było. No reszta nie było, no ale wiadomo, to jest 1000 kilometrów, nie? No, to jest... żeby miała 80 na godzinę, to już jest 12 godzin
12. A czekaj, ta była chyba 20 po 9. A ta pierwsza była 20:19 chyba. A to jest tej samej gołębi co ta wyczka? Te same gołębie czy to są inne? Ojcowie tej bracia. Ha, ojciec tej i ojciec tamtej? Bracia, bo ta jest z tej, tak jakby, ci tak już powiem, półsiostra, z tego samego ojca co ta olimpijka, ta jest. Mhm. Czyli te, one mają w genach trochę ten długi dystans, że se radzą z tym. Radzą se, dobrze se radzą, nie? A ta? To była ta... Ta co była pierwsza w zeszłym roku. Ale to jedzie totalnym wdowieństwem. Wszystko. Samce i samice, wszystko idzie do kosza. Samce, samice, nie dostaje nic, wszystko leci. To ile ich macie do lotu? Mniej więcej? Por? 100... Koło setki. 69 jest sam. No i ta, ale nie lotuję już tą, nie? No. Tą już nie pójdzie, bo ona już tamty roku nie była. Jeszcze jedna jest ta koszt 14 roku. Ta tu. Ta nakrapiana tam. To jest... Ta co leci? Ja. Ta. No. Ta i jedna mam siostra od tej też. Ona mi w tamtym roku na skrzydło dostała. Idziom. Tu ja nie. Ona dwa lata temu też była na Brukseli. Jako ośmiolatka też, ja? Ja. I przyszła rano. W konkursie była, zrobiła. Jako czwarto u mnie była o... Czekaj, pół siódmy. Ja, 6:29, pół siódmy. I rozumiem, tak żeście go dali, te wyczoki, to wszystko z jednej rodziny. No to jest też od tych samic, od ojców siostra to jest jeszcze. Aha, od ojców siostra. Bo tych samców, one są na górze, już ich tu nie ma, ale teraz ci jeszcze pokrywa. Samica. To była zeszły roku drugą. Ta była drugą. Taką głębszą, potężniejszą. I... To jest... To jest trochę inno. Tam jest właśnie... Coś jest dołożone innego. Ja, inny jest, inny ojciec już był. Ale matka też jest z tych nakrapianych. Matka z tych samych gołębi, ale ojciec już z innej krwi całkiem, co? Mhm. A, bo jest widać po budowie, znaczy... Oko by zostało tych gołębi, kolor tych gołębi, ale budowa trochę się zmieniła na... To ile? 15, nie, 20 rocznik. 20. Czy te roczniki też na 700 do wocie, czy tak sporadycznie? Sporadycznie. Kiedyś więcej, ale teraz jak te opłaty od sztuki trzeba wcześniej zgłosić, no to... Zgłoszenie. I trzeba to wcześniej zgłaszać, to jakby zgłasza się taką ilość, co na pewno się da, bo zgłaszacie tyle, co starych mniej więcej jest. Jeszcze czasami jest... A macie loty dublowane jeszcze, czasami tak? Jest dublowany, teraz ostatnio już nie robię, bo jedno 12 lotów to robią, teraz mamy 13, no ale jeden to taki jest. Ta była pierwszą, nie? Aha. I to jest córka tej 10-letniej, tej pierwszej nakrapianej coś, co z Brukseli tak, była. Tak, ładna jest. Ta córka od niej. To jest fajne. Ta było pierwszo... No to on tam pod... Aha. A tylko można przycisk, wiesz, pociski. Ładna samiczka. Bardzo ładna tylko. Na mięśniach.
Takie podobne oczy mają, taki na brąz, taki. No z ty, ta matka taki, nie z tej matki. U glazerów dużo nie macie, co? Ja, dużo, bardzo dużo glazerów. Fajne upierzenie mają. To jest. To też jest głębsze. No to, bo to jest. Też. Całkiem inno, to nie jest nic no. Tykwi. No. Ale to jest jedna z najlepszych sam. Znamy 85 konkursów. 85 konkursów? No. 15 rocznik. Jeszcze będzie lotowano? Jeszcze by nalotował. To taka weteranka, bo to będzie 9-latka. No. W zeszłym roku miała 10 konkursów. 10 konkursów jako 8-letnio. No i po 7 locie to nasza była 15 w oddziele. 15 lotnikiem? Ja. Na tych krótkich lotach szybkich. No 500-ki. Jak już 500-y weszły? Z tej 700-ki z tym wiatrem mi zrobiła, spóźniła. No, konkurs zrobiła, ale na bazie 1-3. Aha. I potem spadła, nie z tej klasyfikacji, ale do tego 8 lotu, to ciekawe, 15, on dół szpicy, tak. No 80 konkursów to 84, ja? To już trochę narobiła. Poniżej to, dziesiątki nie, w roku nie slazła, nie? Ale zupełnie inny gołębi, tak? A jak poni dzieci jakieś na krzyżówki czy coś z tymi waszymi? No mam tu jedna mom. No przez tyle lot, żeście coś, jedną żeście przez tyle lot uchowali? Po lotowych gołębiach sobie zostawiacie do gołębie, czy raczej nie dopiero? Raczej mało, bardzo mało zostawiam. A, czyli po rozpłodzie są młode zostawiane, ja. Także z tych lotowych nie ma za bardzo okazji, ale tak? Ale z tej mom już właśnie 4-letnią samiczka, bo w zeszłym roku zrobiła. I kiedy porujecie w ogóle? Koło 10 marca. Koło 10. 8, przeważnie 8 marzec. W Dzień Kobiet. Yeah. I ja w tym tak. Roku to też tak chyba, bo to jest piątek. Chyba, że w 7 zaczynam, bo później to nie idzie zdążyć. Nie? Aha, żeby mieć weekend więcej czasu jest, ja? Wiesz, ja cały czas robił w Niemcach, nie? Robię. Aha. I to na ten weekend to muszę do onego opanować, nie? Aha, że jak potem wyjdziecie, to co? To się żona opiekuje gołębiami? Sam żona całe dnie łazi między nimi. Nie? A w sezonie lotowym? No też, ja już 30 lat w Niemcach robię. Czyli co, tymi gołębiami to co? Żona faktycznie lotuje? No żona no, się zajmuje, no. Obloty, karmienia. Wszystko. A to was nie ma w czasie sezonu lotowego? To... Ja przyjeżdżę co weekend, nie? Przyjeżdżacie na weekend, zakoszujecie no. Gołębie w niedzielę. Czasami zakoszują, czasami musi jechać, jak jest piątek, wiesz, na sobotę lot, to musi ona jechać z nimi, se, nie? Aha, takie buty. I na locie, że tak na ogół, że jest, nie? A z jednej strony miałem szczęście, że was załapałem. I bo ja idę na operację teraz za tydzień. W środę idę operacja ramienia, mówisz. Aha. Przez to je w duma, nie? No tak bym się nie załapał na odwiedziny, dobrze. No faktycznie. Ta córkę szukacie od niej, ja? Nie. Ja, ta tu, ona tu jest, ta. Czekaj, no. Jedne pudło zrobiła ze szynoku. To jest jej córka, jeden rozpudłowała. No, na 12, 11 zrobiła. A to już krzyżówce z tymi waszymi bardziej gołębiami, ja? Miała z waszej krwi samca? Teraz by ci musiał, co ona miała tam. Ona właśnie z tych nakrapianych tam coś, był jakiś samiec. Więc lotki nie wyciepała. Ona ją wyciepła, no zeszłego roku zostawiła i ona ją wciepła wcześniej, wiesz? A. I już tak oby zostawione jest, ale ona wyciepła wcześniej. Tak, tak, ona wcześniej ją sobie... A w czasie lotów, czy już po lotach zdążyła? Po lotach, bo... Po lotach ją zarozciepła, jak się pierzyła i walnęła tą ostatnią, ja? Glazer oko ciemne, no. No 11 zabiła. 11, bo byście mieli 12 lotów. 12 lotów. To ja nie wiem, z jakiegoś spróbowała, bym musiał tam te dokumentacja wpłacić, ale...
A lepsze są samiczki w tym totalnym wdowieństwie, czy samczyki? Od dwóch lat dominacja samców. Samców? Od dwóch lat ja nie wiem, co się stało. Ale to tak w poru hodowlach właśnie, że te, na te samice mówili, że w totalnym wdowieństwie to samice dominują, a ostatnio parę razy słyszałem, że właśnie te samczyki miały lepsze sezony, że się to jakoś... Ale zmieniło się coś w metodzie prowadzenia, nie, czy kompletnie nie? No to nic? Samo, ja utwierdzam, że w zeszłym i dwa lata, my że później zaczynamy. Tak. I cieplejsze maje. Że samce, samce potrzebują ciepła, ciepło. Im to bardziej pasuje, tak? No to, i chyba tak... dużo siłowych lotów było, nie? Ciekawe, czy to bardziej samcom nie pasowało, te siłowe loty pod wiatr. Czy, no, te siłowe, co to były, te krótkie, no tam pierwsze, no te dwie 500 prawie takie było. No ale no, że nie wiem, kurde, tak zawsze te inne poprzednie lata, bo w zeszłym roku już ty sam, znaczy dwa lata temu, tak. Nie? Ale poprzednie tam lata, jak było 10-12 samic, to jak na jeden samiec jakaś wcis. To a, było... a tyle samo szło do nalot, nie? No. Praktycznie to samo, choćby tam różnica z dwóch, między dwa sztuki, nie? No praktycznie samice w 100% robiły konkurs, a samce no, już dużo gorzej. No jak typowo na lot, nie, ta dwudziestka, no to szło tam 17-18 samic, dwa samce. Dwa rodzynki. A jak wy karmicie je na, do oporu? Jak karmicie te gołębie? Nie, ja tak wiele... Dopóki, znaczy w sumie żona karmi. No dopóki jęczmień zostanie. Ja daję do futu trochę jęczmienia. I ona ma karmić dopóki jest jęczmień, tak? Dopóki jak zostanie, stop. To jest koniec bo karmienia. Pierwsze wiesz tak mam taką puszkę po brzoskwiniach taką, no. 800 ml taką. To mniej więcej tak jest tam 33-4 łyżki jakby na łyżkę, nie? I to na 30 gołębi ta puszka. Czyli troszkę więcej niż łyżka na gołębie. Więcej, ale jak nie ma nic, dosypuję. Dosypnie. Na te krótkie loty też. Dopóki ten jęczmień nie zostanie, bo krótkie i tak mają te grochy, to te futry. Bo mają młode. Młode mają. Bo wylecicie, tak wychodzi. Znaczy tak wychodzi pierwszy lot z młodych. Dwa, na drugi idą. Jak zaczniemy teraz, to może i na trzeci jeszcze muszę załapić, bo jadymy czwartego, piąty już lot jest, nie? No, tak, no, no. Tak my zaczynali. No bo to gdzieś 30-dniowe, no to długo te młode trzymiecie przy tych starych, jak no, już są taki fez odrośnięte. No, to każdy, a już tam takie już wyrośnięte, tak czwartego, my tak richtig plan był na te, to była drugi weekend maja dopiero, nie? Tak, ale, tak, tak. Ale zrobili... Że jednak zrobią w tym trzeci, czwarty, bo jest trzeciego wolne, można koszować, nie? Nie, ale my to mój piąty chyba, w weekend, na niedziela. No. Piątego chyba niedziela. Możliwe, że jako. Ja piątego jest niedziela. No, to tak, ten plan jest na piątego. Miała być to próba 100-kilometrową, ale tam te hodowce, nie, wyjąłem tam te Pilchowice ci, żeby konkurs, to już było mistrzostwo, konkurs taki, ale żadnej kategorii, tylko tak, tak. Do oddziałów konkursu. No, no i do wystaw gołębią, czyli no, że już to konkursowe się będzie. I to jest ten 13 lot dodatkowy, taki dodatkowy, co skoczył, nie, ten bo reszta macie wszystko pojedyncze loty, pojedyncze. Niedublowane. Aha, i to najpierw idą z młodych tych lotów. Ale zmieniacie na te 500 karmę, czy jakby cały czas tą samą, tylko że mają się dojeść tym jęczmieniem, czy potem... Nie, później wiesz, że już typowo karma, co do gdowców idzie... Czyli dostaną potem lepszą, bo na początku mają taką do młodych, a potem, no, potem z, z grochami, a potem idą karmę poprawić. Ja się to są, wiesz, mieszą mnie ta karma na początku, a później już z MDM-u. Tylko z MDM-u dajemy. Przyjdziemy tam do samczyków, bo tu... Siźnie? Jak to u każdej hodowli, po kawałku. Tam były młode, a potem trafiły młode na dodatkowy przedział. Tu są samczyki i cele. Znaczy wszystkie są razem. No ale to jest jeszcze tam 24 tam, nie? A to gdzie są trzymane samice w sezonie? Aha! Tu, to jest dalej jeszcze, nie? Tu są samice. A tu? A te siodełka czemu tak pozasłaniane? Bo ja to miał otwarte, żeby te samce nie siadały, no do celów się posiadały, wiesz? No, no, no. A tym już poczyszczone to nie pobrudzą. Nie, nie chodzi. Te trzy są, bo one se za dużo sam panoszyły
dwie, trzy cele se obrały, jeden. Obrały i teraz mają karat, nie? Aha, te mają za karę tam zostały. A to jest jeden gojemnik samcy, tu są samce, tu samice i tam też są samce, czy? Samce, ja. A w środku są samice, jak tu ja? Samice. W środku jest ten przedział samic, a po dwóch stronach mają samce. Bo jakby tu fachy są i tam z drugiej strony tam, są fachy. Bo tam były młode kiedyś, nie? I tam no były na te dwa, no ale później... A teraz te samczyki, czy to, to tu tylko żeście otworzyli, żeby tu chodziły, że jeszcze po sezonie młodych trochę żeście ich wypuszczali, że one się już oblotały, no i samczyki se zajmują cele. Długo żeście oblatywali? Do grudnia prawie. No, fajnie tu mają. Jożek miał rozdzielu, że dopiero nowy rok. Były konkursy, bo godocie, że w tym roku lepiej lotowały samce. Tu jest fajny samiec, to z tej samej krwi, a? Ten. I połówka, no. Jest połówka, jest ten sama. Jak leciał w tym roku? Na 11,9 zrobią. Czyli dobry. No, fajnie. No tu widać. A który był najlepszy? To jest taki ciemny, widzę też. Nie, no ten zrobił 10 akurat. No, też na 11,10 zrobił, a tamten zrobił, brat jego, tam jest za co. A to są te roczne samczyki młode, ja? Co już, ja. Już se siedzą. To jest brat, ja? Ten tego właśnie, tego coś tu miał, ten ciemny taki. Czyli ten ciemny, on tu, o tu jest tu, ten ciemny. To jest z gniozda bracia są. Aha, ten był lepszy, ja? No ten zrobił jedne pudło. Aha. No to jest tej samej krwi, bo on jest taki ciemniejszy, co te wyczki, czy tam coś innego, bo on jest to jakby, coś jest... Jest całkiem innego. To jest coś, ale kapitalne. Nie, nic pokrywiemy z tymi. Jakoś druga rodzina czy nowe gołębie? No to są, matka jest lekrza, a samiec jak se od Andrzeja Kornasia dostał, no za wymienili mnie za samicę. On trzy samice dał, on jednego samca dał. No. A, on dał jednego samca za wasze trzy samice, trzy nie? Trzy samice, no. To taka wymiana dosyć sprawiedliwa, widzę. No, ale wiesz, a po koleżeńsku, rozumiem. Się śmieję. Fajny samiec. Ten był lepszy, znaczy lepszy, no. Lepszy, bo był na jednym locie więcej. Ale i szybszy jest, jako z lotów szybszy. Zawsze przed... Parę razy przed tym bratem był, nie? To jeden z lepszych waszych gołębi, co? No, jeden z lepszych takich samczyków. Kapitalny jest. Piękny. Powiem wam, że piękny gołąb. Bo mam pół, ja to się złapię. To puszczę. Pół brata od niego, właśnie ojciec ten sum. A to jest co na wyczok? To jest z tych waszych, ja? Ja, to jest z tych moich. A ten ile miał konkursów w tym roku? Nie wiem, 7 chyba zrobił. Ale on ta chyba 10 razy no, jest. A był na te maratony, czy właśnie nie szedł? Nie szedł. Dwuletni. Nie załapał się. Czyli dawaliście raczej na maratony te starsze gołębie, jak już mynik dajecie, starsze, tak? Starsze, no bo wiadomo, może 3-4-letnie. A, czyli od tych najstarszych, te 3-4-latki, już dwulatki też się niekoniecznie załapują. Samice ja, ale samce na ogół tak zawsze, że kto ma zostawić. Czyli pierwszy raz co, jako 3-latki idą na maraton samce? No bo one se teraz już nie... by musiał zapłacić 50 albo 60, nie? Aha, z tego względu. A jak se radzą, jak pierwszy raz jako 3-latki idą na maraton? Bo to znaczeni, że wcześniej nie były? Nic tam nie... Na tak razie nie idzie tak, żeby różnica, czy to tam robi. Jak je w formie idzie, to czy 500 jak idzie... To co jest? Jaki byk? No to jest brat od tego, tych wyczołków. No inną samica jest, nie? Ale smok, ja pierdolę. I ty leciał jako taką? Kurde, wiesz jak on leciał?
jego na pierwszy lot największego gołębia w kaśfachu został. No, zapomniał. Zapomniał, no, jeden, no nie ma, trudno. Na drugi są i on zrobił dziewięć konkursów. No. Wszystkie zrobił. Wszystkie konkursy. A wszystkie? Był 9 razy koszowany i zrobił 9 konkursów. Ten pierwszy zapomniany i 2 700 nie było. Tak, tak. Ale to po szpicy siadał z tych szyb. I z 500 ten byk potrafił trzeci, czwarty tak umie siadać. A z tych upalnych też, tych ciężkich? No z tych ciężkich, bo te dwie były ciężkie, ta trzecia była taką lżejszą. A to aż nieprawdopodobne, bo on jest taki wielki. Masywny gołąb, nie? No. Skubany. Zaskoczył was. No. Jak się nie spodziewał, że taki... Największy gołąb na gołębniku. Największy, to jest największy byczek. Fajnie upierzone, ale te ciemne kapitalne tego bracia. To one są pół bracia, po innej samicy. Inna matka jest. Ja i to tam z tej innej krwi jest. A to matka już jest z waszej krwi tam przy nich, czy też innej? Nie, to ona jest od ojcy, że ją... Czekaj, no to jest ta, ja wymieniliśmy się też młodykami. Tam jest ten najlepszy z 12 konkursami. A on tam ocele, ja? Ja ten tam na dole ostatnio. Czyli nie do końca się sprawdza, że wszystkie najlepsze gołębie chcą mieć cele na górze. Ja też byle jaką deska postawia i też wiesz. Już szybszy jest. Ja. Ten jest, szczerze powiedziawszy, taki sam jak ten jasny. Identyczny, tylko kolor ma ciemny. Ciemniejszy kolor. Też miał wypadek jako młody, bo miał o mostek złamany. Nie wiem, czy tam jakaś se może i kropnął, albo z gniazda taki wylotny. On jest i taki sam jak ten większy. Tak, faktycznie, one są, on jest tylko, że ciemny. To nawet tą budowę ma trochę lepszą ten wyczok, no, ten byk. Ale też identyko byk, też jest taki. To ten brat, ten ciemny jest najfajniejszy. Ale on i z tymi samicami może pasować. Jak taką z waszych dostanie, to tam może coś fajnego wychodzić. Coś po nich, albo to są gołębie uchowane, już jest coś po nich, czy? Ja nie umie nic. A, bo jeszcze zanim się nie zdążyły sprawdzić, to żeście do sobie siebie nie puszczali. No ale jeszcze nie. Z lotowych nie puszczucie, co? Mało, jak ja puszczam 6 młodzików ze zlotowych, to jest... No i te mają glazery oczy, no. Ten tu też jest jeden z lepszych samców. No. A to już jest tej waszej krwi, tak? No, połówka. Pół jest waszej, a pół coś krzyżówka. No, jest tam ta właśnie ta odlegszy samica. Matka od niego. A to jest 18 rok. Jak on leciał? Bardzo dobrze. 10 miał w zeszłym. 2 lata temu. Też 3 lata temu jedne pudło zrobił. Był na maratonie? Ja. Super. Z tej 850 co 2 lata temu miał, tak. To drugi, bo znaczy nie wiem, czy on nie był pierwszy, bo dwa na z tą nakrapianą właśnie, co ta pierwsza ich ci jeździł. Z tą razem przyszły, ale on się chyba pierwszy odbity był. Czyli to są 6-latki, które będą dali lotowane. Proszę, siła wieku, nie? Tylko jej wieku. 6-letnie. Piękne jest.
ten jest ładny. Ten ciemny, kapitalny. Ten ciemny coś tego. Coś tego chycili, to właśnie jak zobaczy ten. Ten lepszy z tych braci, no to. Prześliczny. Taki jak ta główka prawie wieje dzisiaj. Wieje, tam wcale przeciągi są. Przepięknie, opierzenie mają super. Tego on jest zdrowa. Ten też. To tyle z tych byków. Też takie. Nie z tych. Z tej. Ta matka jest tam, to jest te stare połowy są, co te nakrapiane wszystko. Aha. No matka była inna matka. Nie, matka inny ojciec, tak. Jako dwuletni mi zrobił 11, 2 lata, a w zeszłym roku, kurczę, do 5 lotu nie umiał kopnąć nic. Aha, 5 pierwszych lotów pudła. Nic, coś pudła. Mnie. Potem dopiero ruszył, albo choroba go coś męczyła. Ale potem już zaczął lecieć? Potem ruszył, no i zrobił to chyba 6. On był na maratonie, był chyba na łobu nawet, i łoba miał konkursy. Później dopiero tam coś zaczął się i... I taki dylemat, bo w sumie początek mu nie szedł, konkursów no, może mało, ale jak już... Normalnie by był, tak by go trzeba zrealizować. Normalnie by był usunięty, ale po prostu za to, że rok wcześniej 11 jako dwulatek. No i nie wiadomo, czemu on te pierwsze loty nie robił, nie? A to jest tych samych długodystansowych gołębi, co te, ta starokrew, tak? No. Glazer też, no, jednak są glazery. Dużo glazerów, to mam dużo. A te czerwone płowki to co, innokrew doniesiono? No to jest... To jest samiec, tym jest... jak zmarł, to że chce wziął, kupił dwie samice. A tam jest jedna czerwona samiczka i tu drugo czerwone. Dwa czerwone mocie. No ale teraz mam 4 młode. To płowy. Nie, 4. Czekaj, tam była samica. 6 tych młodych musi być. Tych młodych czerwonych teraz. Do koloru, bo tak same niebieskie i nakrapiane. Z dwa. Nigdy żech nie miał tego. Czerwonych? Czerwonych, płowych, nie miał, no wyczki nakrapiane, jakiś tam pstry, nic więcej. Teraz te czerwone, no, bo te czerwone mam dostał od Jawora dwa płowy, nie? Mhm. A one z tymi nakrapianymi, no takie czerwone nakrapiane rzucają, nie? Do testu, wiecie, test, do testu. To jest test i co z tego będzie, no? No, trzeba próbować. I siwek też ostro goni, co to za... Dwuletni. To jeden z bardzo dobrych gołębi. A tam jest, tam coś... Jeden z lepszych, tylko że się bije i cele pozajmował. Cele, on mi tam nie... Więc jest tu na boku, ale... A se tam za domowią, to później go tam zaś puszcza, nie? A co on jest? On nie jest tej krwi wyczoków, z czegoś innego jest. Inną krew. Jest tam lekszy, jeden połówka samica lekrza, a ojciec był, bo go już nie mam. A, to wy pracujecie za granicą i stąd tego lekszy gołębie, tam gdzieś w pobliżu jego, tak? Nie, on tu ten kolega, tam u niego przebywał. Glazer, ile? Aha, to jest 18 rocznik. 18 rocznik. To ile miał też w tym roku? 11 albo 10 zrobił. W zeszłym roku miał ile razem? Też, czekaj, mieliśmy lotu 12 albo 3. To roz niebo na tym ostatnim niebo, na tym 850 niebo. A tak miał wszystkie konkursy. No to
11. To ja nie wiem, czy bym miał 13 lotów, czy... Aha, aha. Ale wszystkie oprócz tej, na tej ostatniej nie, bo na tej 850. Względny tego jego nie do, bo on mi nic już nie zrobił. Nie był potrzebny konkurs jego. Tak, 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 tak. Nie, ani do kategorii mi nie... Do tej piątki, bo to była seria, my mieli 5 dni. No, się nie mieścił już. Nie mieścił. To szkoda było takiego gołębiadować, jakby jego tam... na punkcie miał, jego przywiózł na złot. Aha. Boście uznali, że po co go bydyndował. Po co se tam leci te 800, jak on mi nic, nic już nie... On jako minął się, nie? Tak, tak. Mhm. No wtedy mi do tej kategorii C, on się te punkty tam dobre porobił, nie? Taki dość szpicowy, no. Mhm. A jednego, co w zeszłym roku do tej B najlepiej mi siadał samiec, to go na jesień kobu daruję. Od tego nakrapianego pstrego brat. Aha. I no, rok młodszy. Mhm. Widzę, że taki 18 rocznik będzie dość sporo tych gołębi do lotu. No jeszcze ich jest dość. To był najlepszy rocznik mój, co gołębie szły. A, no i skoro lecą, to niech lecą dalej. Pan, co im mnie przeszkadza. Dobrze. Puszczę go. Jest jeszcze ten ostatni przedział, czyli mają tu przedział do samcy, a na początku był przedział samcy, samice, samce, a potem się resztę dobudowywało, tak? Jeden przedziałek, drugi przedziałek, trzeci przedziałek, tak? Tak się to co rok jeden więcej, nie? Co rok jeden więcej, a tu jest jeszcze jeden z tych czerwonych, ale fajny. Dwa są, bo tam jest jeszcze czerwony. Ale tu fajny. To jest syn właśnie tego pstrego, ten. Tego pstrego? Ja. Bo on z tą czerwoną tam był sparowany, tak. Ta samica, co tam, ta czerwona samica, powiedział, że sama jest taka. Ja, ale on wyglądał kapitalnie, ten czerwony. On ma budowę trochę z tego ojca, no. To było widać na tym. Choć ojciec jest jeszcze lepszy. Ale jest super, bo... Może być tak, że będziecie mieli czerwonego lotnika. Kurczę, no ze 6 to aby 8 ich je, no to tych czerwonych, to jaki jeden by się musiał nadać, nie? Przynajmniej jeden. No. A wszystko czerwone powychodziły z tej krzyżówki? Wyczoki też mogły powychodzić. Nie, wyczoki też są. Ale akurat ten to dwa czerwone były. Co to była za hodowla, co tą samicę żeście kupili? Co to, od kogo to zmar jakiś hodowca, tak? No skończyłem taki, jego zawsze woził na punkt, on nie miał auta, nie miał, wiesz, woził jako. Dobrze lotował. 57, 8 lat miał. O kurczę. No. Dwa lata. Minęło już, bo w grudniu 2 lata. Mm. A ten widzisz, ten co ma bombę, ten. A tu ten ciemny? Co? Ten ciemny? Ten zrobił 8 konkursów roczniok. O. Dość dobry roczniok. No, dość dobry. Gdyby tak się dalej lecieć. Ile najlepszy roczniok u was konkursu miał? 8. To tak jak ty, nie? Ja, tam jeszcze. On był jeden z lepszych. No bo one też... Ale nie były na maratonach, więc w sumie... 9-10 razy... Czyli właściwie bez pudła 8 konkursów to prawie... Dwa pudła, dwa tam... Czy jedne pudło, on mógł być 9, czy na 500, mógł też na jakichś nie być. Nie powinniście ich być dokładnie. No. To był najlepszy w zeszłym roku samiec. 17? No. Najlepszy, ja. To ile zrobił? No 12. Wszystko, komplet. Wszystko. Z tej pierwszej... Czekaj. Ja z pierwszej 700 pierwszy był. Ale on ale to... umie, nie w oddziele. Tak, nie, tak, bo... tak, tak. Ale on z tym siwkiem spokrewniony? Z tym biokiem? Czekaj, no muszę pomyśleć.
No bo to jest jaki kwit? Też tych lekszów, z tych nakrapianych? Coś nie, innego tu jest. To jest inne. Tu jest... Ojciec jest tych nakrapianych. Ojciec. Ale on, jego ojciec mi zdechł. A matka właśnie od tego była, co zmarł ten... Tak, tak. Ten czyż manek. Mm. To matka jego, ale to była lotniczka, co żeś lotował, taką muszkę. Czyli wyście już wcześniej mieli te gołębie od tego hodowcy, coś się... Wymienialiście się. 08 roku nabyła. Znaczy to co, on jest... On nie, to nie jest z pokrewieństwa, jest z krzyżówki, czy też zna jakieś pokrewieństwo? Nie, z krzyżówki. Typowo z krzyżówki, bo od niego to była to... A te ciemne też z krzyżówki, no to dużo tych lotników dobrych jednak jest z krzyżówki, ja? No jest, te już będą te nakrapiane, to już będzie tak... Teraz te gołębie, co łączycie na pokrewieństwo, a potem zaś się coś tam dołoży i szuko. Ma fajnego, taki fajny upierzony i tu spięty, upierzeni ma fajne. A tego, to jest ten ciemny, nie? Ja. I co, on też jest z tej kwista, co te ciemne? Nie. A z czego innego trochę? On w ogóle chyba z jakichś innych jeszcze gołębi. To jest z tego ciemnego tam, werkamena to było. A, z werkamenów to jest. Jest z werkamenów i pewnie jeszcze z Mustanga linii, co? By w rodowód musiał tam. Tak, ja miałem takiego samca pożyczanego od Jakubowskiego, ale typowo od rzepki on go kupił, tak. Ale z welkaminów, nie? Pochodzenie. No, to jest. Ta ciemna tam, ta samiczka to też jest z tej samej branży. Później jest taką pstrą, też taką ciemną pstrą też tam jest. To jest faktycznie ciekawe właśnie, czy jest Mustanga, czy nie. Tak by to wyglądało troszkę, przynajmniej u mnie też są taki. Ja mam wnuczkę Mustanga, nie oryginalną, od werkamena. One takie właśnie trochę głębsze, w miarę identyczną budowę. No fajny sam. Chociaż te... Chociaż te jedne są fajniejsze. No, ty nie akurat ten, co jeszcze syn, co topowa ta ślepo mą. Nie pokazywał ci ją? Ja. To jest syn od niej. Pokazywał mi ślepo. Nie wiem, ten mi się podobał ten gołąb, no co? Co pójdzie to? No jest mocny. Ma takiej podstawy, żeby coś, plecy ma fajne, mocne. Czyli mi się najbardziej ten siwy krzek tam. Ten siwy krzek co tu i ten ciemny. Ten ciemny co wyście go chycili, brat tego ciemnego, co po ziemi lotał, to kapitalny. No i ojciec tego czerwonego też kapitalny, nie? No i tamte samice, te wyczki tej waszej krwi faktycznie, te dalekodystansowe. Ten widzisz, to jest młodzik teraz już. No właśnie, co to za szali? Od tej starej... Z czego wam to wyszło? Od tej starej, z tego 15 roku to jest. Aha, z tej co 80 konkursów. No. Po niej wyszedł szali. Taki szali, ona ciepała te szaliki takie. Z tym samcem, może ten samiec, bo ona tam nie pochodzi nic, żeby takiego. No samiec był, on tam z tych lekszów pochodzi. I ty, nie wiem, jako czy tam nie było kajś. Jaki szali wyszedł właśnie. To jest po tej babci 80 konkursów. I ten zrobił wszystkie. Komplet na młode. Komplet. Ale
Czy se to przełoży? O. Na matka jak chodziła to... No, co to jest? 54, ja. 54, no. Odlekszę matka samą w gospodzie i ojciec ojca, żech miał pożyczanego od ten gąb pochodził od Bulka Sławomir Bulek. Są tacy tam Bydgoszcz, te rejony. Ja tam oni go kupili. Ten kolega, on z Redutowy, z Ownątowic. Oni kupili od niego tam młode i on mi go pożyczył, tego samca. I mam dwa, że chcę uchował, bo że musiał mu... Oddać. Dwa jemu dać. Tak, tak, tak. Wiesz, że... Dwa. Rozumiem, dwa ręki, coś do was, coś do niego. Pierwsze, nie, źle, że dwa, pierwsze jajka do niego. Tak, tak, rozumiem. A drugie miał. Tu jest... Tu jest drugi właśnie z tych. Jak leciał? No ten zrobił 3 na 4. No nie dawaliście go już na wszystkie loty. Mnie te gołębie przychorowały, trzeci lot dał połowa. No. Tak, wybrał tak. 29 gołębi, połowa, reszta w domu. Ona na te oczy, kurczę. Aha, ornitozę coś tam dostała z tymi oczami. Z tymi oczami, one te powieki tak przymykały do połowy, a połowa wybrał. I tak to było na psa i tak. A ten mał na 4,2, 50% zabił. A to jest fajniejszy, bo się odważy. Lotek jeszcze zmężnieje. Czyli Burki, no Sławowin Burek, no słyszę, to tam jest. Oni tam dość dużo wygrywali w tych swoich rejonach. No, chyba mistrzami Polski, chyba też im byli czy coś. Te olimpijczyki tam parę też chyba mią w niej. A głównie tam są przeważnie repery, nie? Mhm. Nie ma tam tylko... To może być taki sam czysty, ja to się kłócimy. Tylko repery tam przyniosły. Takie filmowki, no zwykłą tam byka. I do tego domieszuję pszenicę, jęczmień, kukurydzę, bo ona nie ma kukurydzy, nie. Znaczy to na tej BK robicie se własną paszę z tego, co macie z ziarna, albo kupicie se. No jeszcze dokupiam grochu, dokupiam peluszki takie. A to na loty na oryginalnej paszy lecicie, czy...? Ja to z MDM. Już dla wdowców. Wdowcy tam, wiesz, tam tych rodzajów jest, a najwięcej to idzie tej lekostrawnej. Na tą energetyczną, jakiś na maratony, tam słonecznika no, więcej, czy tego, no to tam... Za, to wtedy im dokładocie już. Dokłado. Wtedy jakby na tydzień jest namieszano mocniejszo karma, tak? Dajmy na to na pół tygodnia, a pół, to później ona to miesza, jak on, to, albo dzwonimy, jak pogody, nie? Aha. Albo dosyp, albo dej sama ta mocną, nie? Albo dosyp. Czyli nawet jak na maratony ja jest lekki, to nie karmicie do oporu. No to nie możesz tak, bo wiadomo, te gołębie... No a na te upały dużo słonecznika tego dowodzie, czy niekoniecznie? To co jest w tych karma, nie dosypuję. Jedynie przed, na te maratony to w południe jeszcze, tak? Przyjdzie trochę majzu i słonecznika uskanego. Majzu tak, i, tak. I słonecznika uskanego jako taki deser. Pojednie. Dodatkowe karmienie. Ale to jest tak, wiesz, na... Troszeczkę. No, żeby sobie zaj wody na... I też są karmione z tym jęczmieniem, żeby wydziubały? Nie, to nie, to już... Ale nie w popołudnie, ale rano, wieczór, ja. Nie, to mają ten jęczmień jest dół. Zawsze. Zawsze jest... Żeby po prostu wiedziała, ile tego dać. Bo czas, nie jeden zeżli więcej, nie jeden mniej, a niektóry, wiesz, jak... A przed lotem puszczacie samce do samic? Nie. To odchytane z osobnych gojemników, bo żona też by musiała chytać, to chyto, jak jest, to chyto te i samce, misek, nic nie przewracacie, to? Nie, fachy mam, jedynie fachy otworzanie. A tak są zamknięte i to fachy pootwierzą. Miski i oni przewrócą, bo to by zgłupią przy tych gołębiach, no nie? No. Żebyś musiał w niedzielę przewrócać.
Na tym kończę relację i wizytę w tej hodowli. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górze, komentarz, zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dobry lot.